co to jest? A masz to wyjąć. No już idę. O! Co jest? Klatce nie będzie zamykał. Siema, jestem Marek, a dzisiaj wraz z pieskami, tym pieskiem oraz tym pieskiem, i Karoliną przygotowaliśmy kolejny odcinek z pranków na Karle. Ponieważ jak wiadomo, we wczorajszym odcinku nie udało mi się zrealizować wszystkich pranków, zrobiłem jedynie 5 z 10 założonych na początku filmu, ale dzisiaj wypełnimy tą pustkę, ponieważ mamy dla was kolejny odcinek z pranków. A że wam bardzo się spodobał ten film, przygotowaliśmy po 3 ekstremalne pranki na Karle i będziemy w tym odcinku rywalizować między sobą również. Tak, dokładnie. A to wy, drodzy państwo, ocenicie na samym końcu, komu te pranki wyszły lepiej. Karolina przygotowała sobie 3 pranki oraz ja przygotowałem 3 pranki na Karle Maćku. Także to by było na tyle we wstępie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału, nie klikajcie czerwonego przycisku, który znajduje się tutaj, ponieważ ostatnio zdziwiłem się, jednego dnia doszło 6 albo 7 tysięcy subskrypcji, co jest po prostu przesadą. Także jeżeli przez przypadek zasubskrybowałeś kiedyś ten kanał, to koniecznie go odsubskrybuj, a my zapraszamy państwa do oglądania. Kto zaczyna? No nie wiem, jak chcesz, to twój film. Ja bym chciał skończyć na pewno, bo ja mam pranka, który będzie kończył film. Aż tak grubo? Tak, mam pranka, który idealnie po prostu nadaje się na koniec. Czy ty masz coś takiego, czy u ciebie raczej kolejność nie ma znaczenia? Chyba kolejność nie ma znaczenia, więc musimy zacząć ode mnie w takim razie. To w takim razie, Karolinka, idziemy za chwilę sprawdzić, czy Maciek śpi. Przygotuj rekwizyty, jeżeli jakieś masz. I zobaczymy, co ciekawego przygotujesz. Ja wstępnie też ocenię twoją pracę. Mam nadzieję, że się postarałaś, bo ja się postarałem i przygotowałem naprawdę same zajebiste petardy. Czyli co, możemy zacząć? No chyba tak, tylko musimy sprawdzić, czy na pewno śpi. Potrzebuję wiedzieć, na czym będzie polegał twój plan. Już mam powiedzieć? To już jest ten moment? Ja myślę, żeby poczekać, zobaczyć, czy Aci śpi. A która jest godzina? 1:05. No ale wiesz, może czuła po wczorajszej nocy? Nie, no co, co? Najpierw trzeba sprawdzić. Mogę tutaj grzeć się, jak chcę, i tak będzie spał. O, śpi. Cześć, co? Możemy chyba zacząć, nie? Śpi? Dawaj te rzeczy. No śpi. Musisz zobaczyć. Jezu, Maciek! Ej, a o co ci chodzi? Przecież nie zrobiłem nawet! A ty już mnie bije! Maciek, kurde! Chodź, przestań! Ty nie zrobiłem! Co za debil? Ej, Maciek! Wol, o co ci chodzi? Ty nie zrobiłem nawet! Co ty myślisz, że ja głupi jestem? Ale nic nie zrobiłem nawet! Maciek, przestań! Nie przychodź, kurwa! A co ja zrobiłem? Ja chcę sprawdzić, że tylko śpisz! A na chuj ci to do wiadomości? Bo się martwię! Maciek! Daj mi, kurwa, spać w spokoju! No to idziesz spać! Proszę bardzo! Wol! Nie przekraczaj, kurwa, tego progu! Mówiłam ci, coraz bardziej agresywny po tych twoich prankach. Morda, daj mi spać! Proszę, tam idź, sprawdź, czy śpi. No idź! Karolina! Bo ja, jak mi coś zrobi? No to tobie coś zrobi, ale mi nic nie zrobi, to jest na zewnątrz. No teraz już chyba musi spać, co? Zobacz, ja to zobaczyłem. Kobiety to może aż tak nie pobije. On jest agresywny. Ja się go boję. Teraz zobacz, czy śpi. Tak. Nogę podnieś. Zobacz, patrz. No chyba śpi, chrapanie słychać. To już ma to karłowa, tak? Dobra, nie śpi. Nie śpi. Śpi! Śpi! Co ty mówisz, że nie śpi? Przejęzyczyłem się, okej? Okay? Dobra, w takim razie możemy przejść do pranka Karoliny. Ej, ja już wiem, o co chodzi. Teraz przynieś... Walić to, no gdzie mi się każe obudzić? Jeszcze się obudzi na moim. Ja go znam lepiej, ja go znam najlepiej. Tak, no to sobie... Jak on już pójdzie spać... To sobie krzyczy na swoich prankach. Ja nie mam zamiaru być... A jakiego pranka teraz robisz? Zobaczysz. Moje krzyki przy tym, co ty zaraz zrobisz, to jest nic. Dobra, w każdym razie, ja już wiem, co to jest. Teraz, Karolina, musisz przygotować rekwizyty, które będą ci potrzebne do tego wszystkiego i po prostu do nas wróć. Chyba, że chcesz pokazać, jak to robisz. No mogę pokazać. Myślę, żeby przyszła razem z tym, już co zrobić. Nie, no dawaj, idź zrób. My tutaj poczekamy. Jak chcesz? Pilnujemy. Także Karolina ma już tutaj wszystko przygotowane. Teraz zmierzamy do pokoju Karła, żeby to wszystko zastosować. Jeszcze musisz wziąć jedną rzecz, a mianowicie... Dokładnie. Papier toaletowy, który w tych czasach jest, z tego co słyszałem, bardzo cenny, ale na szczęście mam. Jakieś specjalne życzenia, żeby ci go jakoś ustawić? To się nie ma problemu. No przede wszystkim musisz mi słupki odkryć. Tak wystarczy? Oczywiście jest. Zrobić tak? Może być. Tylko wiesz, że to jest ryzyko bardzo duże, że on się zaraz obudzi. Ja bym położył z powrotem tutaj, położył folię. No chyba tak, i tak będzie lepiej. Jak chcesz, to mi da bez różnicy, nie? Ja pójdę dalej. Generalnie chodzi o to, że Karolina zagipsuje mu te nogi. Tutaj gotowała sobie gips, owinie mu nogi papierem toaletowym. Szczerze nie wiem, po co jest ten papier toaletowy. No ale co mam mu, kurczę, na całe nogi zagipsować? Później tego by nie ściągnął. Znaczy, no, to wiesz, śmieszne, co się dzieje później, no to już nie mój interes, ani nie twój. Ale no właśnie tak to wygląda. Tutaj jest gips, nakładamy mu to, czekamy jakiś czas, aż to zaschnie i po prostu go budzimy w inny sposób. Czyli po prostu zapewne na niego skoczymy. Ile trzeba czekać? Około 10 minut, żeby zastygnąć. Aaa, to szybko.
No bo też musimy się szybciej w ogóle z tymi prankami wyrabiać, ponieważ ostatnio było ciężko. Maciek nie chciał nam w pewnym momencie zasnąć i musieliśmy czekać prawie 2 godziny, żeby zasnął. Dlatego nie udało nam się zrobić wszystkich pranków, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj uda nam się zrobić wszystkie 6. To co, widzimy się, jak będziemy zrobić spalę. No a kogo to interesuje? Najważniejszy jest efekt finalny. No dokładnie. Jak każą się dopiero obudzi w tym gipsie. To co, wracamy jak będziemy już gipsowane i wysunięte, nie? To chodź, my zostawimy. Papa, Karol. Ja się boję z nim zostawiać sama. No on śpi. Tak, ja się nie obudzi. Gwarancję ci daję. No nie obudzi się. Gwarancji nie jest. On wczoraj w ogóle nie spał. No sumie to jest dość słuszny argument. No to pa. No dobra, Karolina, no to nie jest moja sprawa zbytnio, także opowiadaj, co się stało, bo po prostu się nie udało. No musiałam trochę zmienić taktykę ze względu na to, że nie jest to taki gips, jaki używają w szpitalach, a gips budowlany. Więc papier zaczął nasiąkać, a gips zaczął się kruszyć, więc wsadziłam go całego po prostu do wiadra. A może być to w sumie jeszcze bardziej efektowne, bo noga będzie jeszcze cięższa, więc... A druga jest wolna, jak widzisz. No druga jest wolna, to będzie mógł skakać chociaż. No dobra, Karolina, teraz czas na najważniejsze, a mianowicie na konfrontację z Karolem. Czy jesteś gotowa na konfrontację z Karolem? Nie. Ponieważ ja ostatnio robiłem mu te pranki, ale ja przyjąłem wszystko na klatę i stanąłem mu twarzą w twarz. Także ja co? Zostawiamy cię? Nie zostawiam mnie! Marek! Czemu mi tak gorąco w nogę? Co to jest? Marek! Nie zostawiaj mnie, Marek! Nie, was nie. Wszystkich. I co teraz? Ty co? No! Chyba rozpłonę wam w głowie. To nie zostawię mnie! Maciek! To nie ja! To ona! To ona! Czaisz? Ej! Maciek! To ona! To nie ja! Co to k***wa jest? No to Karolina! I się jej czekaj! Ej! To jego k***wa założył? Oła! O Jezu! Dalej, to tak samo z tą kamerą. Maciek, idź spać. No. Co kurwa idź spać? No co się mnie pytasz, idź spać? Maciek! Oła, moja kostka. Do spania! Na co czekasz? No co? Pretensje masz do nas? Jak z tego wyjąć nogę, oła? No idź po prostu spać. Zjadłem! Co, ja ci dobrze doradzam, tak? Maciek, przestań! Zjadłem! No tak, idź spać po prostu. Przestań, nie to nawet nie... Oła! O kurwa! Ale ci przyjebał! O kurwa! O kurwa! Dalej, nagle! Bierz kurwa! No ale... Bierz! Deskę bierz kurwa, masz to wyjąć, nie wiem. Ale powiedz, że nic nie wiem. Bierz deskę. Nie! Bierz deskę. Weź deskę. Ja nie wiem, czy to tak zejdzie. Bierz. No szybciej! O kurwa, walcz to! No walcz to kurwa, tu! Już! Idzie coś? Nie! Daj spokój, Maciek. I spać. My już nie będziemy nic odwalać. Zdjęła ci to? Gościu. No z moją i nogą jest my... podobnie. K***a stopa. Co z twoją nogą? K***a mnie twoja noga obchodzi. Człowieku, staną się. To twoja tak. Wina, k***a. I spać. Pierdolę te wasze prachy, k***a. Dalej ty z tą tam, k***a, gdzie mi do pokoju? K***a, gdzie mi się tu... Bo was zajebie wszystkich po kolei. Maciek, już. Maciek, koniec. Koniec. To tylko... koniec tego cyrku, dobranoc, tak? Spać. Idź! Spać, tak? Jezu, jeszcze cały dom zdemoluje. A co, zdjęłaś mu to? No tak. Ja nie wiem, co się tak wpurza, to był tylko gips. Mogło być gorzej. W każdym razie, teraz przyszedł czas. Także prank Karoliny uważam za jak najbardziej udane. Wy możecie dać swoją opinię w komentarzu. Natomiast za pół godziny, albo jak Maciek po prostu zaśnie, przygotowałem sobie taki właśnie wyciągnik liniowy, ponieważ chciałbym zrobić mu podwieszane łóżko, żeby po prostu spał sobie przy suficie. Myślę, że każdy wie, jak to działa. Tutaj na opakowaniu jest obrazek. Po prostu łańcuchy przywiązujemy do łóżka. Te łańcuchy przyczepiamy do tego i to będzie właśnie wyciągało łóżko do góry. Także widzimy się, jak Maciek zaśnie. Także skończyliśmy już to, co mieliśmy skończyć. Teraz pozostało nam co? Przeniesienie łóżka. Źle.
podpięcie karła. A, no tak. Krótko, zwięźle i na temat. A nie chcesz przenieść tego łóżka tam? No właśnie. No właśnie, będzie ale łatwiej. Najpierw wytłumaczę, jak to zostało zrobione, jeżeli ktoś by chciał sobie taki system zrobić u siebie na chacie. A więc tak, wyciągnik, to wiadomo, polecam do ściany albo tak jak u nas do krokwi. Tutaj mamy właśnie takie gówno z kółeczkiem, dzięki czemu palinka swobodnie sobie jeździ. Natomiast w jaki sposób łańcuchy zostały podłączone do łóżka? W zasadzie tutaj nie ma za dużo wysiłku. Musimy zrobić sobie jakąś taką pętelkę, żeby po prostu trzymało się nogi i tak na każdej nodze. Dwa razy po jednym łańcuchu. U nas ile to też? 3 metry. No, coś koło tego. Nieważne. W każdym razie mamy jeszcze tutaj, Karolika, weź pokaż. Mamy tutaj takie samo coś i po prostu to wszystko nam podejdzie do góry. No to co, przenosimy? No chyba tak. Dobra, odłóż. Z której strony bierzesz, tej? Dobra. Raz, dwa, trzy. Ale gdzie to się nie widzi? Jest? Nie, musisz przesunąć w tamtą stronę jeszcze, pod okno. To ty musisz tutaj delikatnie. Dobra, jest, myślę, że idealnie na środku. Teraz podpinamy łańcuchy. Teraz ty, czekaj. Odkręcę troszeczkę. Myślisz, że się obudzi? Jak będziesz za głośno, to tak. Nawet jakby się obudził, no to trudno. Chociaż... No szkoda by było zmarnować takiego dobrego pranka. Chcąc, nie chcąc, jakby się obudził, to i tak go podniosę, nie? Dobra, i teraz najlepsza część w ogóle tego całego pranka. A mianowicie podnoszenie go do góry. Karolina, chcesz to zrobić, czy ja mam to zrobić? Nie no, rób to, twój prank. Widzisz, co się tutaj dzieje? A na samej górze to wszystko obudzi. Tak śpiewa lepsze. Czemu to się przechyla? Dobra. Jeszcze zleci jedny. Jak chcesz go trzymać, żeby nie poleciał. Ja się boję, że on serio zaraz zleci parek. Gdzie ci zleci? On tutaj... Źle to zrobiliśmy, nie? Dobrze. Źle bym miał, ale trochę dobra, ale... Dobra, trudno. Już i tak jest na takiej wysokości, że nie ma co zbliżać. Gdzie starczy? Nie, no dawaj do końca. No sufit tu gdzie? I blokujemy sobie to, w jaki sposób się blokowało w ten. No to co? Widziałem coś kiedyś lewitującego karła. Budzimy, nie? Łóżku. Wiesz jak go obudzić? Musisz mu głowę podnieść. Ja mam to zrobić? Tak, wstać mu. Ale ja się boję go. Ręce i podnieść poduszkę. Tylko mocno wybij, nie? No mocno ja się wybij. Boję, dawaj teraz jego reakcja będzie... Co jest? Siema, Maciu. Co ty robisz? Bierz to w dół. Co w dół? Co jest? Nie wyginaj się, tak? Ubierz to. Nie masz już nic. Nie wyginaj się, Maciek. Uważaj. Czekaj, bo jeszcze spadniesz. Maciek, bo... Czekaj, bo problem będzie. Maciek, zaraz polecisz na dół. Widzisz, co tam się dzieje? Muszę teraz... Bierz to w dół. A? Nie ruszaj się. A? Uważaj. Jezu, on leci, Marek. Bierz to. Jak to odblokować? Nie wiem, robcie co sami, jak to jest. Weź! Ej! Czekaj, spokojnie. Weź to! Zaraz to w dół! Widzisz co tam się dzieje, Maciek, na górze? Weź to w dół! Jak ja ci to wziąłeś w dół? Ja ci mogę co nawet tak zrobić. Dobra, złaź! Już poszedł. Dół! A bo dobra, raz sobie. Podłoga? Trzymam cię. Tu się będzie działo. Maciek, serio, ej, się przyglądujesz takim grzeszy w kardę. Nie, serio, ej, ale nic nie stało. Ej, no zostaw, Maciek. On ci nie zrobił. Ale co, bolało coś? No bo pytam, bolało coś? Co ty chcesz? Bolało coś, problem jakiś? Że zawału dostał? Jakiego zawału, jak to jest bezpieczne? No to jest tylko wyciągnij. Maciek, co jest złego? Rozumiem wczorajsze pranki, ale dzisiaj to jest tylko w podnosi. Maciek, to nie jest nic złego. Co byś zrobił? Jakbyś się obudził na takim czymś. Ale co, aż tak się p***ziłeś? Drugą noc z rzędu mnie zdejmij te łańcuchy. No już zdejmuję, przecież chcę ci to naprawić. Zdejmij łańcuchy. Tylko cię nie rozumiem, czemu się zdejmij. Rozumiem, jakby coś było w tym niebezpiecznego, a to było to fajnie. Nie, bezpieczne, k***a. Macie to bezpieczna konstrukcja, no. Spokojnie. Zdejmij! A co, nie powiesz nawet, że fajne? Nie ważyłeś się na fajne, bo... No już idę. O! Tam! Dobra, już idę, tylko nie bij. A ty
grzecznie wyjdź z kamerą. Idź spać. Tak, spać! Tak, kurwa, pójdę spać. Zobaczymy. Dobranoc. Bon! Także prank uważam za jak najbardziej... Jego reakcje są coraz gorsze. Jak ci się podobało? No prank był zajebisty, to trzeba przyznać. Znaczy ogólnie całość, no może nie była jakaś hardkorowa dla niego, bo co, tak naprawdę podnieśliśmy go do góry, tylko przy wstawaniu prawdopodobnie przeżył szok, z tym było widać. A tak, no wyszło spoko, jestem zadowolony. W takim razie... Satysfakcjonujący widok, to trzeba przyznać. Dobra, w takim razie przygotowujemy kolejnego pranka. Jest to prank Karoliny. Karolina wymyśliła sobie, że wokół łóżka Maćka zrobi sobie klatkę. W tym celu mamy tutaj cztery przęsła do płotu, które imitują w sumie jako taką klatkę. Tutaj natomiast będzie góra, zamiast spodu będzie przywiązane do łóżka. Do łóżka, dokładnie. Dobrze zrozumiałem? Dokładnie, zgadza się. Czemu się co chwilę rusza? Nie wiem, czy jest tak. Ale powiem ci, że jestem teraz akurat w szoku, że to wszystko tak ładnie i płynnie idzie. Bo jak nagrywaliśmy to wczoraj, to była masakra. On w ogóle nie chciał chodzić spać. A tutaj on od razu zasypia. No tak jak mówiłeś, no wczoraj cała noc nie przespana. No chyba, że udaje, że śpi. W każdym razie, teraz przynajmniej mamy pewność, że mnie nie pobije, bo nie wyjdzie z klatki. No a jak wyjdzie? W sumie może po wyjściu odreagować. A kto powiedział, że jestem w puszczę? Dobra, w każdym razie, Karolina, masz swoje przęsła i działaj. Bardzo. Czy przynieść ci jeszcze łóżko trzeba? Nie, no też. Nie, ale... chyba w tym miejscu będzie dobrze. No, też tak jest. Niech się zostanie. To widzimy się za chwilę. To co, wybudzamy? Przygotowałam sobie taki specjalny kij na węża. Co jest? Mama! Ja się nie boję. Chłopie, no ja no nie wytrzymaj. Teraz możemy się rozmawiać, Maciek. Spokojnie. Jaki rozmawiać? Porozmawiać możemy teraz. Co? 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 Jaki porozmawiać? Będziesz źle to zrobiłaś, Karolina. Jezu, Marek! Dawaj, wyjdźcie. Wziął. Podbijcie tam zaraz. Co pan z drugiej strony wychodzi? Jak ty to rozrywałeś? Będziesz k***a miał. O nie! Szybko idź. Dasz radę tam, Karolina? Nie wiem! Ja go trzymam jeszcze, ale zaraz wyjdzie. Nie dasz rady. Jezu, nie dam rady. Macieju, po co to te tak nerwy? Agresywnie, królika też tak trzymasz. Po co te nerwy, Macieju? Dobra, możemy sobie po prostu stąd idziemy. I w sumie... Idziemy. To Macieju, przyjdziemy wkrótce, nie? Siema. O Jezu. Chodź, majster. Nie ma co. Widzisz, majster? Nie to jednak swój chłop jesteś. A nie takie k***a patafiany. Nie, cholera jedna! Nie! O Jezu! Przepraszam, naprawdę, przepraszam. No przyjmij przeprosiny. Naprawdę, Maciek, to dla ludzi ja robię, dla filmu. Maciek, przestań, proszę. Dobra, już się poddaję się. Maciek, jeszcze pies. Ała. Ja już klepię. Co klepiesz? No klepię. Ała, rękę mi mamie. Nero, nie gryź mnie. Co ci wyjaśnić? Klatce nie będziesz zamykał? Ale to... Czekaj, mogę ci wyjaśnić. Bo to na dobra ludzi, dla filmu. To żeby film był. Dla filmów. To bawić się nie potrafisz. Nie. Maciek, naprawdę, ostatni raz, przysięgam, ostatni raz. Jezu, to z kiełbasy! Maciek, naprawdę, ostatni raz, bo to ja robię po prostu filmik, że cię prankuję, że cię budzę w różne sposoby, tak? Nie denerwuj się. Nie mogłeś się czegoś innego? Ale ludzie to chcieli! Nagrać? Oni pisali, żebym to nagrał, że fajny odcinek był ostatni, żebym to nagrał jeszcze. No to ja przyszedłem za ciosem i stwierdziłem, że nagram, no. Gościu, naprawdę. To... Ale czemu na mnie, ale na nie? Na przykład? Bo ludzie chcieli ciebie! No. A na nie zrobimy też ją w ZOZ, bym zamknął. Ja razem z tobą, ciebie też tam to zamkniemy. To nawet mi się nie masz nigdzie nie zamykać! Nie! Dobra, Maciek, słuchaj, idź do góry. Nie będziesz mi mówił, gdzie mam iść, tam ja ci, Maciek, pościelę tam. Obudź, pościelisz mi, p***dolę twoje ścielenie. Dzięki, majster. A tą klatkę ci zdemontować? Zaraz cię, kurwa, tam zamknę, powiedz jeszcze słowo do mnie. Morda, nie odzywaj się nic, daj mi spać. Ale ja zdanie. A ty co, mnie gryziesz? Zamiast pomóc to gryziesz mnie? Co z ciebie za pies? Masakra.
Dobra, w takim razie idź stąd, bo już cię nie lubię. Mnie pogryzłeś, idź stąd. Także za chwilę przejdziemy sobie do następnego pranka. I jednak ten prank z rozpychaniem śmierdzącej substancji sprawdzi się, ponieważ klatka została uszkodzona. Myśleliśmy szczerze, że nie wyjdzie z niej, no niestety nie udało się. Czyli mamy już 3 pranki za sobą, jeszcze zostały 3, ale za oknem już powoli robi się jasno, także zastanawiam się nad tym ostatnim. Najwyżej zamienimy go na coś innego. Także czekamy znowu jakieś pół godziny, 40 minut i działamy dalej, nie? Niestety musieliśmy zmienić plany, ponieważ brakowało nam jednej rzeczy do zrealizowania pranka, który miał być właśnie teraz. I zamiast tego zrobimy sobie balony z wodą. Po prostu rozwiesimy 10 balonów nad łóżkiem Maćka i po kolei będziemy je przebijać. Także ja zabieram się za nalewanie wody do balonu. I widzimy się chyba już jak będą nad Maćkiem i zaczniemy je rozbijać. Dobra, także jesteśmy gotowi na następnego pranka. Jak widać, tutaj znajdują się balony. Niby to wygląda dziedzinnie, ale słuchajcie, to są balony z lodowatą wodą. Czy jesteś gotowa? No oczywiście. Niestety również na dworze zrobiło się jasno, ale myślę, że nie będzie to w żaden sposób przeszkadzało przy robieniu następnych pranków. Także co? Karolina, przebijasz? Nie, no chyba ty, to twój prank w końcu. Mój prank? Ale kurde, ja się boję. A! Trzeba mu zabrać kołdrę. Też rację. Bo wiesz, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie zrobimy następnych pranków, jeżeli nam spaśnie pójdzie, a innej kołdry chyba nie ma. Znaczy może by coś sobie wynalazł, ale lepiej nie ryzykować. Zresztą szkoda tego później prać. A co on się tutaj? Dobra, ciągnij, mocno. No czekaj, wolę, żeby się nie obudzić. No pociągnij, no. Jeszcze się obudzi i co będzie w kołdrach? Kot też może wziąć, jak da się wyjąć. Da się wyjąć czy nie? Idzie, ładnie. Dobra, to co? Już nie damy rady raczej. Robimy? No dajesz. Ale ja bym wolał, żebyś ty to zrobił. Nie, no ty dajesz. No ja się stresuję za bardzo. Myślisz, że ja nie? Ja daj tego kija to zrobię. Ty? Tak. Dobra. Muszę być schowany najpierw. Ja sobie usiądę może tutaj na krzesełku. I tak to będzie nie... Nie, z drugiej strony. Ale najpierw ten nad głową, dawaj. To? Nad głową, tutaj. Te, czerwony najpierw. Tylko żebyś dobrze nagrał. Dawaj, kurwa! Co jest? Co on? Debil, wiesz co chciał? Żeby balony ci zbijać. Ja mu mówię... Co ty robisz, kurwa? Ale to ona... Ale to majster! Ja mu mówiłem, zostaw debilu te balony. Nie będę chłopaka męczył, nie idzie spać. A ten to dlaczego mnie k***a męczycie i co te balony tu robiły? No nie on się dzieje, to oczywiście nasza wina. Nie możesz mi dać k***a. Ale to on, ja mu mówiłem, mam na to nagrane. Macie. Przecież będzie na filmie, zobaczysz kto to zrobił. Macie, nie. Nie, Boże, jeszcze z tym kijem. Nie zginie. Gdzie ty komuś to o to mówisz? Macie, to naprawdę nie ja. To on, mamy nagrane. Zobaczysz. Ja ci nie otworzę drzwi do łazienki. Dobrze, mam drzwi do... Nie chlap! Dzięki! Ja to posprzątam ci wszystko! No gościu, no! Dobra Maciek, chodź, umyję się, chcę wierzyć. Co nie masz? Chcesz na wyłkania? Masz tutaj koszulkę, daj mu koszulkę. Trzymaj. Zaraz zmienimy. Trzymaj. No gdzie mi dajesz suchą koszulkę? Spodenki? Weź mu tam, daj spodenki. Ręczniczek jeszcze, Marek jakiś. Także, jak widać, nie potrzeba się wysilać i robić jakichś wyciągników, żeby prank był zajebisty. Ponieważ uważam, że balony były najlepsze jak do tej pory, nie? Balony najlepsze zdecydowanie. No nie wiem, ale były całkiem dobre. Znaczy inaczej, wyciągnik dobrze wyglądał. To w takim razie czekam, aż Maciek przebierze się. O, coś kapie. Dobra, musimy zobaczyć, co się tutaj dzieje. A nie, to z łóżka się leje. Ty, ale on nam na to łóżko nie wróci. To już chyba koniec z prankami na dziś. No nie wiem, no zobaczymy, może wróci, no, może jakoś sobie to przykryje. Ale nie spodziewałem się, że tyle tej wody będzie. Maciek, jak tam radzi sobie? To co? My idziemy dalej myśleć nad życiem. No nie! Znaczy dlaczego to zrobię? Tak to mi pomagałeś? A co teraz? To teraz skończ film. To nie jest nawet mój film. Ja dziękuję za obejrzenie. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zobaczymy się w następnym. Do widzenia. Obawiam się, że skończenie tego filmu będzie niemożliwe, gdyż Maciek nie dość, że przeniósł się na dół, to jeszcze ściągnął sobie tutaj materac dwuosobowy. Nie wiadomo dlaczego, prawdopodobnie dla psów. I co? Nie dogramy sobie niestety tego filmu, ale i tak uważam, że te pranki po prostu rozwaliły system, były naprawdę bardzo, ale to bardzo grube i jestem zadowolony. Mimo, że nie udało się zrealizować 6, ale z tego co wiem, to Karolina miała tylko tam w planach rozpalenie ognia, a ja miałem w planach go wywieźć, także w sumie... Co się tu dzieje? Co jest?
No dobra, w każdym razie kończymy na tych 4 prankach. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Już wkrótce możecie się spodziewać filmu, w którym Maciek mówi nam tak przez cały dzień. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.